When the world is out of faith, and you can find no answer, there is one man who can answer, and it's a man who's called Batman. Dobrze? On the first day of Christmas, my true love gave to me Z czym nam się kojarzą święta Bożego Narodzenia? Pierwsze skojarzenie. Raz, dwa, trzy i... Kevin! Ciężarówka Coca-Coli. No to od razu dementuję. Jak to jest z ciężarówką Coca-Coli, z Bożym Narodzeniem? Bo wszyscy mówią elf, a nie Święty Mikołaj. Niepotrzebnie, źle zrobili, koncert chce zarobić na Świętym Mikołaju, a przecież to był biskup Mitry. Więc już tutaj tłumaczę Coca-Colę. Tak, będę ich adwokatem. Bo im nie chodziło o to, żeby pokazać w złym świetle Mikołaja, biskupa. Nie, po prostu oni chcieli zarobić. I w 30 latach XX wieku rysownik amerykański Hudon dostał zlecenie: zrób nam wizerunek świętego Mikołaja. Zrobił 70 projektów, wyobrażacie sobie? Jeszcze konsultował je z małymi dziećmi i one wybrały, aby to był taki gruby, rubaszny pan z brzuszkiem, który ma na sobie elfią czapkę. Skąd się wziął ten pomysł akurat na elfią czapkę? Na początku XIX wieku Moore napisał wiersz, gdzie właśnie tak przedstawił świętego Mikołaja. Także Hudon nie wymyślił tego sam, tylko już wcześniej nawet możemy sobie przejrzeć różne plakaty świętych Mikołajów, którzy też są w stroju biało-czerwonym, ale Coca-Coli to bardzo pasowały, no bo biały i czerwony to są kolory ich marki. Więc to się wszystko ze sobą połączyło, więc nie jesteśmy źli na Coca-Colę, bo jak oni zresztą mieli zareklamować w zimę gazowany napój, aby był chętnie pity. Pomyśleli, połączymy to z Bożym Narodzeniem, z chrześcijaństwem, udało się, sukces, gratulacje. Ale Boże Narodzenie to nie jest tylko ciężarówka Coca-Coli i rubaszny, fajny święty Mikołaj. Dalej, propozycje. Czym jest Boże Narodzenie? Z czym nam się kojarzy? Z choinkami. Ciekawostka, 1950 rok w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Największa według Księgi Rekordów Guinnessa choinka, 67 metrów. Szok i niedowierzanie, taka duża, ale Boże Narodzenie to również nie jest tylko i wyłącznie choinka. No to co dalej? Myślimy, może zakładanie koron na głowę z papieru, tak jest w Wielkiej Brytanii, przy bożonarodzeniowych posiłkach, zresztą ma się taki cukierek, który się ciągnie, dlatego się nazywa to Christmas Cracker i wyciąga się te białe korony, które się nakłada na głowę. I jest w tym pewna myśl i do niej później się odwołam, ale dalej, szukamy, o co może chodzić w Bożym Narodzeniu, może ozdoby. W średniowieczu jako pierwsze ozdoby były jabłka zawieszane na jodłę i robiono misteria tłumaczące upadek Adama i Ewy i żeby ci, którzy nie czytali, mogli zrozumieć grzech pierworodny. Ale też nie chodzi tylko o takie ozdoby. To może o relacje. W końcu to są takie magiczne, jak to niektórzy mówią, święta, gdzie spotykamy się z rodziną, gdzie jest tak przyjacielsko. Otóż ciekawostka, 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem jest to moment, kiedy najwięcej rozpada się związków. Nie wiem, może z tego powodu, że chcą zaoszczędzić na prezentach, ale sam dzień Bożego Narodzenia jest dniem jednym z niewielu, gdzie jest najmniej rozstań. Więc jednak to Boże Narodzenie trochę nas cementuje. Więc zastanówmy się, no co dalej? O co tak naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu, porzucając już te wszystkie symbole, skojarzenia? Boże Narodzenie to innymi słowy powiedzenie przez Pana Boga Tobie: kocham Ciebie i uważam, że Twoje życie jest wartościowe. Lubię to powtarzać, że Bóg mógłby być największym ssakiem na ziemi, potworem błękitnym, ale jednak się na to nie zdecydował. Mógłby być odważnym lwem, pięknym pawiem i w ogóle moglibyśmy tutaj całe stworzenie przytoczyć. Z niego zrezygnował, aby wejść w najgłębszą relację właśnie z nim, tylko zdecydował się na człowieka. Powiedział, chcę przeżyć życie takie jak Ty. Czy Jezus Chrystus, który się wciela w postać ludzką, komunikuje Tobie prostą, a jakże ważną rzecz? Chociażby Ci wszyscy mówili, że Twoje życie jest bez sensu, że nie warto go przeżyć, to On twierdzi inaczej. Masz piękne życie, jesteś oczkiem w głowie samego Pana Boga. I to jest wartość tych świąt, że Bóg rozpoczyna swoją historię zbawienia.
będzie chciał nas wyrwać z tego wszystkiego, co spowodował grzech pierworodny i to wszystko, co się nawarstwiało do czasów Jezusa Chrystusa i co tak naprawdę trwa dalej. Chce nas wyrwać ze szponów zła i chce, aby siła i odwaga i zwycięstwo było po naszej stronie. Więc Boże Narodzenie to jest też taka chwila na określenie się. Jestem w drużynie Pana Boga, czy raczej w niej nie jestem? Czy wybieram to, co jest najlepsze i to, co podkreśla prawdziwe piękno i głębie życia ludzkiego, czy raczej się od tego dystansuję? Więc kiedy słyszę wesołych świąt, to nie tylko myślę o tym, że zjem dobry posiłek, uszka, karpia, który jest rzekomo tradycją, a nie z tradycją, bo to jest zwyczaj PRL-u i żadnych chustek nie warto wsadzić sobie do portfela, bo to nam tych pieniędzy nie pomnoży. Tylko kiedy słyszę wesołych świąt, to myślę o Bogu, który kocha, który interweniuje w historię świata i który powoduje, że mamy konkretny punkt w historii, osobę Jezusa Chrystusa, którego nie tylko możemy usłyszeć, ale którego możemy zobaczyć, obok którego byli apostołowie, ludzie, którego czyny spisali ewangeliści. I po prostu się dzieją ogromne, piękne i ważne rzeczy. I to się rozpoczyna dzięki Bożemu Narodzeniu. I w te święta życzę Tobie, abyś zachwycił się Bogiem Emanuelem, czyli Bogiem będącym między nami, który chce, abyś poczuł się osobą wartościową, bo nią naprawdę jesteś. A na koniec jeszcze jedno, bo miałem o tym powiedzieć. Christmas cracker, kiedy zakładasz taką koronę papierową na głowę, pokazuje, że masz królewską godność. Jeśli Bóg chciał być człowiekiem i jeśli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że masz królewską godność. I niech Boże Narodzenie Tobie to przypomina.